Pierwszy pojedynek, pierwszy ćwierćfinał. Gran Mazorka kontra Big Kuku. No i Kuku zaczyna od syndykatu na Blue Coin. Ciekawe, w ogóle gra oko Tygrysa. Tak, mamy Blue Coin z syndykatu. No i potwory na redzie. Zawsze granie potworami na redzie stwarza zagrożenie, jeśli jesteś graczem na Blue Coinie, że spasujesz, a przyjdzie ci dorzuci tą, która wie. Tak, tutaj właśnie dobrał to Gran Mazorka, także jakby ma to narzędzie dostępne. Dobrał też Gryfa, to jest zawsze dobre. Dobrał Samojatka, dobrał Genkana. No nie ma na co narzekać. Dobrał Megaskop też, nie? Żeby sobie skopiować tego Gryfa. Mhm. Jest i drugi Gryf, to jest naprawdę dobra ręka. Tak, no i tutaj Kuku musi uważać, tak? On na pewno nie chce przekać na równych, więc ja myślę, że on tutaj będzie próbował się obronić nowigradzką. No to jest zawsze zagranie, które ja preferuję. W momencie, kiedy wiem, że przeciwnik będzie naciskał, to żeby nowigradzką zagrać czym prędzej, tu jednak zaczyna od druków z przypadku. A w odpowiedzi oczywiście Gryf, no tutaj nie ma co się zastanawiać. Typowe, raczej standardowe rozpoczęcie jeśli się gra tą talią. 9 punktów na stole. Tak, no to daje dobry cel do trucizny, tak? No, można zagrać truciznę plus oko tygrysa. Wyciągnąć Redańczyka. Tak. Następnie już dotruć i próbować zachować tego ferko. Jaka będzie decyzja, no bo jeśli zagra trutkę, to jedna moneta się tak poniekąd zmarnuje. Bo oko tygrysa plus fistek to jest 10 monet. Niby można wydać trochami z przypadku, no ale po co? Pytanie, czy zdecyduje się? Nie decyduje się na kliknięcie. Tak, po prostu zatruję, poczekam na drugą jednostkę. Tutaj będzie Megaskop zagrywany i to jest troszkę problem. Tak. Albo jednak nie Megaskop, nie. Jednak zjedzona trucizna. No i się robi problem. Tak, robi się problem. Mamy 17 punktów, brakuje tylko 8 punktów do sabatu. Tak, no też Kuku musi jakoś tak zagrać, żeby no w ogóle no nie przegrywać na równych. Tak? No tutaj tak. Nie widzę innej opcji niż nowigradzka sprawiedliwość. I próba przebicia na tyle dużego, żeby przeciwnik jedną kartą tego nie zrobił. No ale wiadomo, no nawet jeśli się uda Kuku spasować, no to ta, która wie, się pojawi i Gran Mazorka zacznie rundę drugą z 10 punktami na stole. Może by jeszcze było próbować Kurtę, Migradenem, ale to 2 goldy przede wszystkim, no i później nie ma oczyszczenia na Defendera. Mhm. Tak, coś za coś. Jaka będzie decyzja? Zatrucie ofensywne, czyli to taki blef chyba, no bo... Też nie blef, no bo teoretycznie z ferką może wyciągnąć kolejną trutkę. No w sumie... Chyba dobry pomysł. Rezygnuje w ogóle... Tak, rezygnuje z możliwości zagrania nowigradzkiej sprawiedliwości po to, żeby zatruć. Okej, okay, jest wybierane i mek. Troszkę dużo monet, no Redańczyk wyskoczy. Tak. Problem jest taki, że no mam bardzo dużo monet. Nie nałożę raczej krwawienia 6, no bo to trochę bez sensu. Najpierw zaczę się zostawić, niech wejdą te 3 punkty na stół, niech się talia odchudzi, niż bezsensownie wykrwawiać tego Gryfa. No tak, no mam gwinta w tle włączonego, żeby było tło, no bo inaczej będzie tak cicho. Wydaje mi się, że lepiej jakiś podkład, żeby był. Zawsze możemy śpiewać. Tak, w ogóle to ciekawe, że rzucił 2 gryfy z ręki Gran Mazorka. No tak. Bo jakby troszkę sobie mamunę osłabił.
To w ogóle... Okej, okay, wesołki. Czyli takie agresywne podejście. I to bardzo. Oczywiście zaraz się pewnie kolejna dziewiątka będzie 11 punktów. Jeśli spasuje point sound. Chyba, że będzie leciał dalej. Tak, no potworki raczej nie odpuszczą. No tutaj nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby to robić w momencie, kiedy masz tą, która wie. Więc tutaj na pewno będzie grane dalej. Wygrana Maxi, zdaje się. No, patrzymy, co tam jest w talii. Nie zdążyłem zrobić screenshota, żeby zobaczyć, czy przetasuje talię, czy nie. No i jest problem. To byłby remis, a tak? No niestety to krwawienie. No spowoduje, że... musi zagrać kolejną kartę. Pomyślcie się, by Ilucha spasował w tym momencie, co raczej się chyba nie zdarzy. Tak, no i jemu to nie przeszkadza, no w momencie, kiedy ten carry over może będzie mógł sobie ustabilizować po pasie, no to... myślę, że jakby wszystko jest w normie. No pytanie jak tutaj Kuku, czy on jakby weźmie ten pas, czy będzie jednak próbował wszystko... znaczy wszystko bardziej zainwestować w rundę pierwszą, żeby tę rundę wygrać i mieć długą rundę trzecią. Bo jeśli nie wygra, no to przeciwnik będzie w R2 naprawdę sporą presję nakładał, a tam Karantir i Mamuna już czekają. Jest pas. I pas. No i ta, która wie, 28 punktów. Bez problemu tutaj zawodnik zgarnął rundę. No i teraz będzie ostre granie w rundzie drugiej. Pytanie, czy jest jakiś cel pod Mamuny na cmentarzu, no bo... jak sobie zobaczymy, to nie są ma, te gryfy. Nie, same gryfy. Tak, no, może... troszkę problem. Może Mamuna zje megaskop i przyzwie megaskop. Tak, ja dalej nie rozumiem tego, dlaczego tutaj zawodnik zagrał te dwa gryfy z ręki. Jednego mógł sobie przecież zmuliganować teraz na starcie rundy drugiej i mieć potężną Mamunę. A tak to... atakowanie w rundzie drugiej będzie trudne. Tutaj pogromczyni i Graden już czekają. Uj, magister jeszcze dobrany. No widzimy, bardzo ładna, prawie że złota ręka. Potwory na pewno nie mogą pójść na długą rundę trzecią przeciwko syndykatowi, więc tutaj oczywiście jest grane. Natomiast no tutaj pogromczyni stanowi spory problem. Zostanie zagrana pogromczyni, potem Graden, no to syndykat się jest potężny swing. Myślę, że użyję Haraczą, to mam praktycznie 23 punkty z Gradena. Rzeczywiście może być bardzo, bardzo brzemienne w skutkach. Czy zacznie od tej pogromczyni, no bo też może sobie zagrać Kurta, ale no pogromczyni to jednak w stole się pojawia. I tutaj moc Gradena w całej okazałości się pojawi. Tak, widzimy, że czatek rozbawiony. No to dobrze. No i co zrobi Poinsound? Tak, bo ma niełatwą sytuację, no ale no co, no wypadałoby Genkana sobie zagrać. Kliknie, znaczy kliknie samojadka zagrać Genkana. No chyba, że tutaj planuje jakoś poradzić sobie z pogromczynią. No ale za bardzo nie ma jak. Tak, 23 punkty, no ale jeszcze 5 monet trzeba wydać. Jest pas, wow. Czyli jestem zdziwiony.
No teoretycznie na cmentarzu do Mamuny będzie jedynie tylko jeden samojadek. Tak. Ciekawe. Nie spodziewałem się pasu. Myślę tutaj, że mimo wszystko można zagrać Gradena. Chyba, że chcesz go zachować i przebić w jakiś inny sposób. Bankiem na przykład. Zagraliśmy bank. Okay. Jednak Graden po prostu. No i podaża przewaga 12 punktów, nawet 15. No nie wiem, no ja na miejscu Kuku byłbym zadowolony. Długa runda trzecia. W momencie, kiedy złożył pogromczynię i Gardena, to nie jest jakieś duże poświęcenie. Jest ciągle Tasak, Świder. Te wesołki też były rzucone, więc ten Świder... No to widzimy, Świder... trochę dobrał mu samych zbrodni, a też musi Ilucha uważać, mieć z tyłu głowy, że muszę tego kurta zostawić, bo nie wiadomo, czy przeciwnik ma tego Defendera na ręku. Albo czy ma dekret, żeby go zagrać. Jeszcze jeden mulligan został. Ma dobrą kontrę na Świder. No, jest junior. Ja to bym się nie zgodził z tą dobrą kontrą, no bo wystarczy zagrać Nowigradzką w Kowala i Świder wzmocni do 7. No, ale zobaczymy, jak się potoczy. No to prawdopodobnie zawodnik rozpocznie od Tasaka, no bo czemu by nie? Ile razy go kliknie? Raz czy dwa? Raz myślę. Może w ten sposób to spróbować wyciągnąć pasożyta? To znaczy się nie powinno stać. Wiemy, że Wirtu jest wiele większym problemem niż Tasak. No czekamy, Ilucha się zastanawia. Nie kliknął. Nie kliknął. Leci pasożyt od razu. I co teraz? Oczywiście zagranie banku daje mu na pewno zagranie w... Dokładnie, Nowigradzką Sprawiedliwość, jest grany kowal po wzmacnianiu. Tak, no i teraz tego kowala trzeba by usunąć teoretycznie. Bez problemu, może sobie szybciucho z tym poradzić. Już jak widzimy, jest na cmentarzu Kuchta. Tak, w ogóle można byłoby się zastanowić nad wrzuceniem Świdra przed Nowigradzką, bo w sumie... Nie ma żadnych obrażeń, nie ma żadnego zablokowania dostępnego. Ani w talii, ani na ręku. Wiedźma strzela za 4 aktualnie. Ale w takiej kolejności też jest jak najbardziej w porządku. Świder jest już nietykalny. Mogę wszego tygrysa strzała? No nie mogę, za ciężki jest. Nie podniosę. To musi zostać. Okej, więc points out zagrywa Idarana, zaraz oczywiście pójdzie ładunek z lidera. Ale tutaj Idaran nie ma szans przeżyć. No Świder jest na posterunku, Junior jest na posterunku. Tutaj na spokojnie będzie to czyszczone. No wydaje się, że syndykat ma wszystko pod kontrolą. Tak, wszystko wydaje się, że jest jak najbardziej pod kontrolą. Mamy Świder, mamy dwie zbrodnie, które nam dadzą po 4 monety. No i zobaczymy, co na to Point Sound. Trochę mnie szczerze martwi ta hiena. Teoretycznie.
A w ogóle ja się trochę dziwię, że Kuku nie wzmocnił juniora sobie o jeden tak na przykład, żeby on nie zginął od wiedźmy. Ale no, z drugiej strony wiedźma może zawsze zbić kowala. Tak. Że na pewno ma dwa cele już. Zdaje się na Karantira, czy to jest zawodnik? No mówię. Samojotka, samodek się maduje na sobie, już mamy wyrównanie. Mamy wyrównanie, no ale zaraz świder. Tak. Się pojawi, samojadek zostanie zbity. I nierówność się pojawi. Widzę, że ktoś na czacie numery w Totka podesłał. Tutaj świder zagrany, świder czyści samojadka. Oczywiście jeden owocek wyczyszczony. Ale to jeszcze warto byłoby pozbijać, żeby na ten sabat wyeliminować. No ale już jest na 13. Na razie nie ma zagrożenia. No tutaj Kuku musi mieć jedynie na uwadze to, żeby no krwa pani nie miała sabatu. No i w problemach Poinsant. Zero w zagraniu w drugiej rundzie doprowadziło do tego, że on ma no teraz potężne problemy w rundzie trzeciej, tak? Tak, no na razie nie wzmocnił świdra, no bo wiedźma strzelała za 4. Teraz, kiedy jest zagrożenie wiedźmy za 6, no to powinien dwa razy świder wzmocnić. Tak, jakby się dzieje, robi. Raz, drugi. No co, no warto byłoby wiedźmy wyeliminować. Tak. Żeby nie było miejsca na Genkana. Ochłoda w pontarze, później strzał z wiertła. I tak się właśnie dzieje. Chociaż może użyć juniora. No to raczej szkoda monety tracić więcej. Jeszcze obicie mamuny. Było jej bardzo trudno utworzyć ten sabat. No i 14 punktowa przewaga. No karty na ręce syndykatu nie wyglądają jakoś fenomenalnie. Ale w momencie, kiedy potwory nie mają jak się rozkręcić przez ten brak sabatu, no to chyba powinno to wystarczyć. Ten świder obity, no ale i tak nie ma jak go dobić. Nie ma jak go dobić, więc no tutaj pełna kontrola. No zawsze można sobie nałożyć nagrodę na szóstkę, żeby kolejne 6 monet zyskać. Tak. Można zagrać po prostu ochłodę w pontarze. Tych możliwości jest naprawdę mnóstwo. No to wiadomo, że Lucha będzie trzymał Kurta dalej w ręku, dopóki nie będzie pewny, że on tego Defendera nie ma. Myślę jednak, że gdyby Defender był, to już dawno się pojawił. Mógłby, chyba że to jakiś specyficzny mind games by wyszedł z Ameryki Łacińskiej. Tak, no tutaj trzeba wiedźmę dobić oczywiście, żeby Genkan nie wchodził. What? Zostawił. Trochę nie rozumiem tego zagrania. Dziwne. Że pozwolił przeciwnikowi na 2 dodatkowe punkty. Bo też no, nie bardzo Genkana można zbić, no bo wtedy Mamuna da ma target na cmentarzu, więc trochę dziwna decyzja moim zdaniem. W momencie, kiedy wie zawodnik, że Mamuna jest na ręku, no to jakby no, nie może zbić Genkana. Nie rozumiem totalnie tej decyzji. Okej, więc jest rzucony. Zrzucona jest nagroda na szewciuchę. Jest mamuna obita, jest jeden tick z lidera, mamy znowu 6 coinów. Genkan zbity raz. Drugi, na pewno nie trzeci. Chyba, że będzie trzeci, nie wiadomo. Nie wiadomo. Tak, no ale tutaj no nie ma sabatu, tak, to jest bardzo duży problem zawodnika. Teraz jeszcze krwawa pani zostanie zbita. Magister w połączeniu z juniorem się cieszą. Tak.
Albo ze świdra nawet, bo to w sumie taniej wychodzi. No i co? Tutaj już po giereczce. Świder może by wstrykać. No i tutaj bez szans dla potworów w tej grze. Także rozpoczynamy od zwycięstwa syndykatu. Bardzo tutaj pewne zwycięstwo. No i tyle. Ostatnia karta Mamuna oczywiście. Ale to już... Użyjemy lidera do końca. Pozbijamy. Tak, no troszkę nieoptymalnie tutaj monety zostały wydane, ale nie ma to znaczenia. Raczej. No i w ten sposób Kuku wygrywa gierkę numer 1. Tak, jak na razie Wielka Kukurydza z Rosji wydaje się silniejsza niż Wielka Kukurydza z Kolumbii. GG. Tak, właśnie kończymy pierwszy mecz tego Opena. No i dokładnie. Druga giereczka pierwszego ćwierćfinału. 1-0 dla Kuku. No i faktycznie są potworki wzięte na to skoja. Tutaj będzie naprawdę Kuku ciężko, żeby mieć wystarczająco punktów w tym matchupie. Wiewiórka na ręku. Cóż, może być to bardzo bolesne, kiedy wiewiórka wygna Madoka stali. Oczywiście Poison bez problemu wie, czego się może spodziewać. Grają taką samą wersją tej talii, że obydwoje raczej nie mieliby problemu na granie na Skojatel. Sami ogrywali tą talię. No, zobaczymy. No. Tutaj wiadomo, no potworki mają dużą łatwość, tak, w generowaniu punktów. Skojata, no tak nie do końca. No tutaj niby są te bomby, ale te bomby tak stosunkowo mało punktów robią. Nawet jeśli liczymy do każdej bomby plus 3 punkty, to i tak to wychodzi 7 punktów. A gdzie potwory generują o wiele więcej. No to jest problem z ustawieniem Shiru tak naprawdę. Bo tu potwory naprawdę mają bardzo dużo różnych, różniących się wartości liczbowych, jeśli chodzi o siłę. Zgadza się. Więc tutaj na pewno ładunki dowódcy będą istotne. Ale też jest problem, od czego zacząć, no bo... Co, no zaczniesz od Tygrysa, tak trochę głupio. Też w ogóle Tygrys w tym meczu jest bardzo kiepski. No i pewnie się jest samojadek. Z 12-0. Zobaczymy, co zrobi Ilucha. Myślę, że może bez problemu rzucić points out Maxi, żeby zobaczyć, co tam na jego czeka w talii. Tak, obaj zawodnicy mogą to zrobić. Ja myślę, że tutaj plan Kuku jest taki, żeby, nie wiem, no, odpuścić tą rundę stosunkowo niskim kosztem. O, w sumie bombka. Bardzo sprytne. Wyeliminował Gryfa. Nie pomyślałem o tym w pierwszej kolejności. To naprawdę ładnie zagrał. Czyli już będzie jednostka pod Mamunę. Tak czy siak. No tutaj, gdyby miał Megaskop, to pewnie zagrałby Megaskop, który wcześniej, żeby tego Gryfa, powiedzmy, jakby ocalić. W tym sensie, że żeby trafił jeden chociaż na cmentarz. A tak to... No tutaj Kuku musi liczyć na to, że Xavier mu to ugra jakoś. Tak myślę. Bo wygania wszystko z cmentarza i może pod formą zabraknie punktów w jakiś sposób. Myślę, że jest plan. No, wygranie na pewno Genken przy użyciu Xaviera to jest dobre zagranie. Tutaj widzimy onej romance na top decku. No to jest dosyć, są dosyć dobre top decki. No, jeżeli byśmy nie chcieli tego wymieniać, no to Sunset Hesis, który jest na końcu talii, na samym spodzie. No, trochę nie jest najlepszym widokiem. Okej, okay, no tutaj widzimy z drugiej strony to samo, tak? Tutaj zawodnik również podgląda sobie talię. I też widzimy, że złote karty w miarę na szczycie. Dekret co prawda bardzo głęboko.
też ta, która wie, jest w połowie talii, więc jej nie dobierze w następnej rundzie. Dobiera 3 goldy, później jakby chciał wymienić jakąkolwiek kartę, to dobiera 2 brązy. Tak mi się wydaje, że bardzo, bardzo solidnie, jeśli chodzi o ułożenie kart. No zobaczymy. Teoretycznie solidnie, ale mogłoby być ciutkę lepiej. Tam czy będzie na tyle odważny, żeby to przetasować. I Samoedek jeszcze został wzmocniony. Ciekawe, że go nie kliknął. Potem nie wzmocnił. Może nie siadać dodatkowej czwórki? W razie czego Shiru? Tak, ale gdyby zobaczył Shiru w rundzie pierwszej, to myślę, że i tak byłby zadowolony. Tak. Dobrze, no jest pas. No i teraz wiewióreczka zczyści Madoka z cmentarza, tak? To jest duży problem dla Kuku. Tak, no tak zawsze bomba robi te 7 punktów zamiast 4. No teraz niestety będzie robił jedynie 4 punkty. Okej, czyli nie przetasował talii. Jeśli dobrą, tak, teraz klikimy robotnicy. Następną kartą, którą dobierze, jest gryf. Przepraszam, czy to jest arcygryf? Gryf. Też miałem z tym problem. A to chyba kiedyś był arcygryf. To zmienili. No i pytanie, no tutaj myślę, że trzeba rozpocząć od wiewiórki, tak? No nie ma tutaj wielkiej filozofii. Dziuka praktycznie wchodzi za tych punktów 9. Ciekawe. Patrząc na to, jakie teraz ma bomby na ręku Ilucha. Ciekawe, o w ogóle Rykow zniknął. Zniknąłem? Zniknąłem. Najgorzej. I chyba rozłączyłem. Dobra. To weźmy na chwilę schowaj, ja to naprawię. Tak, więc no tutaj decyduje się Kuku na strzał za 5. Strzał za 5 zagrany. No i tutaj przebija, tak. Teraz zostawił oba owocki na stole. Mógł użyć ładunku dowódcy. Nie zrobił tego. A Karmazorka po prostu sobie gra Karantira na Mamunę. Przyzywa Samojadka. No więc tutaj no widać te problemy, tak? No naprawdę dziwi mnie, że nie użył tego jednego ładunku. Ale no może chciał Znaczy, bo teraz można by użyć dwa ładunki na Samojadka, zbić owocka driadą, która wyskoczy. No i dorzucić bombę, żeby Samojadka dobić, tak? No i to przebije. Pytanie, czy chcesz takie zagranie zrobić? Czemu nie czyści Madoka? No to jest dobre pytanie. Szczerze to nie wiem. Dobra, ja się z powrotem naprawiłem. Działa. Więc tutaj jednak o Neuromancie zagrana. I co? O Neuromancie po Xaviera dokładnie. Tak, no to widzimy właśnie, że teraz będą wygnane jednostki z cmentarza. I w sumie to jest zabawne, tak? No bo wiewiórka zrzucona jako trzecia karta dopiero będzie, prawdopodobnie. Kuku mógł wyciągnąć tego Madoka, ale no chyba stwierdził, że skoro przeciwnik wiewiórki nie rzuca, to nie ma tej wiewiórki, a tu jednak. Pytanie, czy w ogóle został Madok wygnany, czy odej romancja? Oto jest pytanie. Madok. Tak, no owocki sobie rosną, a można było jeden ping użyć. Tak, można było, jak najbardziej. No ale cóż. Nie podumał zawodnik z Rosji.
zostawił te owoce po to, żeby Shiru uskutecznić, tak? Jest bomba trimerytowa. Ciekawe, że w piątkę. No chyba wolę w samojadkę uderzyć. A, chyba tutaj kombinuje Kuku w ten sposób, że jeśli teraz Mazurka kliknie samojadkę i zagra relikta, to będzie mnóstwo czwórek i on sobie te czwórki spali. Chyba taki jest plan. Okej, tutaj Mazurka nie kliknął samojadka właśnie, żeby skontrować. Czyli niestety dla Kuku, tak? Ale chyba tak czy siak trzeba te czwórki spalić. Chyba, że bomba... Bomba w świnkę i czekamy jeszcze, ale to wtedy nam owoce uciekną. Zagra, tak. Teraz owoce... albo nigdy tak naprawdę. Owoce uciekną na 5. No można dowódcę całego zużyć. No ale tak leci Shiru w tym momencie. Jeden ping. Nie no, można samojadkę jeszcze spalić, jeśli chce, albo świnkę. Albo wyciągnie sobie. No jest przewaga w 7 punktów. Bardzo niemiłe dla Point Sounda zagranie. Już widzimy, potwory... kopiliśmy samojadek, jest owoc. Tak, ale potworki to się odbudują, tak czy siak, mi się wydaje. Bez problemu. Tu oczywiście zaraz bomba wleci w samojadka. Tak. No co prawda sabatu nie ma. A. Dalej brakuje 5 punktów do tego. Te bomby bardzo smutne. Trzeba przyznać. No wrzucisz sobie bomby, no ale... Ta bomba, no to co, 3 punkty na samochodku robi. To nie jest jakiś szał. Tutaj może brakować punktów po stronie Skietel. Po prostu. Mimo wszystko. Co trzeba tam w talii? No tam w talii masz Geralta, ma Sunset Hesis, no i ma same praktycznie speciale, znaczy jest pirotechnik. Bomba dwimerytowa leci. No i usuwamy samojadka życia z talii. Tutaj Xavier czyści ten cmentarz potworom. Ale co, no sabat aktywowany ponownie, 26 punktów, no i świnka do góry. I teraz już nie ma jak przebijać w tej karcie. Tak, no to jest problem. Użycie na przykład Sirocco na śwince to też nie jest najlepszy pomysł. Gdyż zagra kolejną świnkę, no i się wzmocni samojadek o 1, mam ZU 25 punktów i od razu świnka ZU wejdzie na 6 punktów. Prawda, ale czy masz jakieś lepsze zagranie? Nie bardzo. To jest zaraz kolejna świnka, no właśnie. Ale no tutaj raczej potworki bez problemu to zgarną. No ten matchup dla Squirtle jest niesamowicie ciężki. Granie no, znaczy no unitem, takim w cudzysłowie, przeciwko Point Slamowi, no to nigdy nie jest przyjemne. No i się nie uda, tak? Tutaj próbował ładnie Shiru ograć, ale no raczej nic z tego nie będzie. 8, byśmy wygnali z Sirocciem. Okej, niszczymy samojadka. Tutaj dobrze trafił. Tak. I oczywiście go wygnamy z talii. Tak, no i to musi być Sirocco. Tak, świnkę. Musi być Sirocco. Bez dwóch zdań. Czyli tu będzie grane do końca i raczej Gort nie zapewnia szybkiego point slamu jak ostatnie dwie karty potworów. Znaczy no Mamuna robi 2 punkty, bo nie ma czego zjeść. No tak. Potem, żeby... więc Mamuna sobie zawodnik tutaej zostawi z pewnością. Szczątka wejdzie za 10 punktów.
Trzeba ją zagrać, sabat zrobić, plus jeden na owocku. Tak, 2137, słynna liczba. Tutaj, no Gord będzie musiał być rzucony. Tak. Okej, jest rzucony jeszcze. Tygrys, przemieniony. Państwa, widzimy, że coś tam chyba sobie notuje, że została wyrzucona ta karta. Tak, on tutaj pewnie liczy, ile punktów robi Gord. No bo znaczy, nie ma sensu. Znaczy, bo może zjeść gryfa i z mamunę sobie zagrać, tak? I zrobić 2-0 po prostu. Dokładnie. No niestety, 25 punktów musi zrobić. Tak, no tutaj w tej talii niestety Irdena nie posiada, kuku. Tak. Ale w sumie trochę ryzykownie to było pod Geralta. Gdybym miał Geralta, to by może coś z tego wyszło, no ale... Ostatnia karta Gord, no i mamy wyrównanie. Mam wyrównanie 1 do 1. Zobaczmy, gra numer 3. No i jest Hyperfin na syndykat. Tak. No i widzimy dobrany Madok na rękę, już wymieniony. Dobrany za to... Mag Zabójca, co też nie jest świetną opcją. A w sobie może użyć lidera, tak? Tak, no jeden Mag Zabójca jest do Mistrza Plag, drugi Mag Zabójca do Dowódcy. To było delikatnie ryzykowne ze strony Kuku, bo gdyby dobrał drugiego Maga Zabójcę, to byłby troszkę przypał. A tak to powiedzmy, że jest nie najgorzej, chociaż troszkę proaktywności tutaj brakuje. Nie dobrał żadnej siódemki. Zobaczymy, stałem na syndykat mimo wszystko. Nie, jakby, no ja nie mam czasu robić ankiet. Jak jakiś mod chce robić ankietę, to mogę sobie robić. No zobaczmy, no tutaj zaczyna od Mistrza Plak, no jako, że nie ma innego zagrania. Wiadomo, oczywiście już powiem, jaka jest lista moderatorów. Teraz u Pawła Metti, tyle. Wiesz, jak się Metti zaakceptowałem, zrobi ankietę. No i tak jak nie, mówiłeś, jeszcze jest widzimy... MuBot i NightBot. Ja. Tak. Myślę, że boty za bardzo nie zrobią. Okej, okay, mamy druhów z przypadku. Jeśli nie jest, tak się nazywają w polskim. Tak bety. Jest. No ale teraz no, można spokojnie bombami pograć. Tak, bomba z lewej strony oczywiście zagrała. No i Madok w dobry rząd skoczył. Też zawodnik się na pewno cieszy. Problem na kuku jest taki, że on ma troszkę jakby mało kart, które może zagrać, bo jeszcze ma zablokowanie i te bomby w zasadzie tylko. No Xarthesisa nie chcesz grać. Tak bardziej też nie chce grać Yennefer, też z ręki zagra Szafana czy Maga Zabójcy. No chłodna po prostu zagrana. Myślę, że znowu po prostu bomba poleci. Ach, taka bomba trochę smutna w jednopunktową kartę, prawda? Jakby nie patrzeć. 1 za 4, jak to się mówi. No jaka, w którym momencie Poisant rzuci Szachraja, to może być dosyć istotne. W którym momencie to nastąpi? I co on w ogóle teraz chce zagrać? No bo może sobie zagrać po prostu kanciarza, tak? Zyskać monety, wyskoczy rydańczyk. No i tutaj kuku nie dysponuje północnym wiatrem, tak? Więc nie może wygnać tego rydańczyka. I co on może w takim układzie zrobić? No nie za dużo. Może sposobać się, jak właśnie to robi. Nie boję się długiej rundy na syndykat. A też widzimy, że i Poinsound nie może po prostu zatruć jednostek, tak? Bo to nie dają aż tylu punktów. Tak, no i tutaj prawdopodobnie będzie musiał zużyć Wesołki albo Juniora. Chyba Juniora. Chyba Junior bardziej widzi, że tam jest podświetlana karta przez Poinsounda, czyli się chyba zostaje nad zagraniem właśnie jego.
niż Wesołków. Hyperfin spasował tak lekko? Tak, bo w długiej rundzie Hyperfin powinien pokonać syndykat bez problemu. No i dobrze. Jest wygrana. Właśnie, no i teraz z perspektywy syndykatu spory problem, no bo jak będziesz pushować, no to będziesz mieć kartę straty prędzej czy no tak. Później, no bo zawsze się nadal wyskoczy. Natomiast jeśli pójdziesz na długą rundę, to też raczej będzie ciężko. No widzimy fantastyczne dobrania u Iluchy, mamy Tris, mamy Głodyżkę, no i mamy Twerkarta. Jest dobrany północny wiatr, w razie by się znowu pojawił Rydańczyk. Tak, no tutaj na pewno chciałby Kuku zobaczyć głos zagrobu jeszcze. No tak. Jest Ramon, okej. Okay. Nie jest najgorzej. No i lecimy od razu Nowigradzka do boju. No i co? Chyba Ramonik, prawda? Ramon to zablokować. W sumie blokowanie spenderów zawsze jest w porządku. Ramon też po lewej stronie od sinej dali, więc jak najbardziej można zagrać. Zobaczmy, na co się Ilucha zdecyduje. No też widzimy, że no nie ma wiertła na ręku. Prawda. Więc jedynie zostaje tutaj nam Wesołki jako ten spender, który zadaje obrażenia, zbija te jednostki z nagrodą. Tak, no jeśli pojawi się Ramon, no to on jakby dużo pancerza na stół wstawia, jednak Fetkar. Tak. Ciekawe. Dobrany żółw, okej. Okay. Uj, Madok współpracuje, zobacz. Tak. Jest kill, jest kill. To jest bardzo ciężko z perspektywy syndykatu, moim zdaniem. No, czego nie dobrą? Praktycznie dobrą tylko Świdra, Banku i Kurta. A jeśli zdecyduje się pójść pointsa full w tą rundę i przegra ją, to w rundzie trzeciej przegrywa na 100%. Patrząc na to, jakie karty on ma w talii. Widzimy dwie morskie hieny, przemyt, ulicznego dealera, kwał rozrywkę, kodę w montażu i tak jak wymieniłem wcześniej, te trzy gody, czyli świder, banki, kurta. No i leci. Leci tasak. Leci tasak, czyli tutaj od razu, no tutaj musi chyba polecieć albo zablokowanie, albo Ramon. Mm-hmm. Zobaczymy, czy będzie chciał mieć dwa zablokowania, czy zostawi Ramona pod żółwia. No ja bym chyba kopiował zablokowanie. Znaczy też, lepiej mieć kolejne zablokowanie, tak, to są ci spenderzy, możemy też Wesołka w razie czego zablokować. A też trzeba uważać wtedy na Kurta, którego teraz Point Sound nie ma. Tak, Madok pewnie zostanie kliknięty? Jest taka mała szansa, że dwa obrażenia w ferku, jeden tak. Zbiera i zbije dwóch złotników. No prawie było. Prawie. Troszkę bardziej w lewo. Także zwróćmy uwagę, że później jak ten świder zostanie dobrany, nie będzie miał kolegów. Mhm. Także no tutaj takie all-in poniekąd leci. Tak. Teraz problem, wyskakuje Rydańczyk, on dostanie bombą. Raczej nie inaczej. Chyba, że zajmie zablokowanie. A to zablokowanie chyba będzie trzymał na ewentualny świder slash Wesołki. Jest. No jeszcze w sensie do 14. No i teraz problem, tak? No bo Sinodal ciągle nie wyskoczy. Tak, widzimy, że Mazurka... tam... Niech Mazurka spasuje, no to w zasadzie zagrywany lock i tyle, nie? Po gierce. Widzimy kamienną twarz u Iluchy, niewzruszone. Widać, że wszystko ma pod kontrolą.
Tak, jak zostanie zagrana kolejna karta, no to żółw plus się nadal, to jest 17 punktów. Leci szachraj. Wyciągamy coś i no, na co się zdecydujemy? Czy na żółwia, żeby go zbić o te 2 punkty i się wzmocnić? Okej, okay, mamy jeszcze to jest 7. Potężne zagranie. Mm-hmm. Patrzeć. Teraz kuku też musi uważać na overfinning. Ale to może po prostu zagrać z Afana z ręki na przykład, mm-hmm. albo maga zabójcę z ręki. W ten sposób okay. to naprawić. Jest wyrównanie, jest dobrana bomba. Oczywiście znaczy będzie truta w siną dal, tak? Tak, może tutaj zwróćcie... Tak, no zwróćmy właśnie uwagę na to, że... No, została dyskusjona dodatkowa karta, tak? Więc teoretycznie kuku skraca się za bardzo, no ale... Teraz jak granatowa zabawka spasuje, no to ten mag zabójca zostanie zagrany z ręki. No i problem jakby będzie rozwiązany, nie? I dalej wydaje się, że Nilfgaard ma gigantyczną przewagę. Tak. No z tymi kartami to znowu w talii tak one są o wiele silniejsze niż karty, które znajdują się w talii u Poissonda. Tak, tutaj zbił siną dal po to, żeby pogromczyni dała nagrodę na siódemkę, tak zakładam. Tak jest. Mhm. I czeka. Tak, i czeka. Teraz pytanie, jak tutaj kuku chce to zagrać? Bo zawsze może zagrać głodyżkę z dowódcą, jeśli chce. Po samą głodyżkę. Tak, czyli leci lider. Wilgefortz byłby całkiem spoko. To w ogóle do Adric dobrany. I skrócił obie karty. Czyli myślę, że teraz jakby plan jest taki, żeby głosem z zagrobu skrócić jedną kartę. Mamy 36 do 53. No wiadomo, że państwo teraz tego nie spasuje. Tutaj zatrucie na gładyżkę poleci. No i żółw zostanie zbity przez szachraja. Co, ofensywny Wilgefortz? Myślisz? Myślę, że czemu by nie. Czy lock po prostu? Zobaczymy. Ja chyba zagrał. Wyciągnie świder tunelowy. Tak, no ten świder wyskoczy tam z przodu, na przykład to po prawej stronie, więc nie będzie groźny. No. Państwo widzimy lekko załamany. Pogromczyni zablokowane. Okej. Okay. Już nie mamy nakładanych więcej nagród. No co? Nałożenie krwawienia na jednostki i później zatrucie wodyżki. Tak, no trzeba tutaj wydać te monety z całą pewnością. I dla przypomnienia tych monet dostaniemy 7. Jeśli tak zagramy w trucie, ale nie, lecą wesołki. No to co, no tutaj ofensywny Wilgefort. No Wilgefort. Chyba, że to Adric. Zobaczymy, co tam wykombinuje Ilucha. Okej,
Jest do Andry. Problem z Dadrykiem jest taki, że on właśnie sprawi, że magister będzie przepotężny. W ogóle trochę dziwne, że zbiłby do dwóch. Dokładnie. A, chce go zbić po prostu. A, Morwrana. Tak. No okej, no sytuacja się troszkę zaostrzyła. No teraz no musi być ofensywny Vilgefortz. Tak. Superkart nie jest. Nie jest chyba tym agentem. Perkart, z tego co pamiętam. Moim zdaniem nie jest. Ale mag zabójca i mistrz Plaksom. Tak. Chyba. Ale mogę się mylić. Tak, tak, są agentami, no. Ja bym grał w Vilgefortza ofensywnie. To jest 21 punktów minus X. Gdzie X to jest pewnie jakieś tam 5-4. 5-4. 6 albo 3. Czyli w najgorszym wypadku minus 6, w najlepszym minus 3. Jest, leci Geforce, no hiena. Okej. No Spender kolejny. Albo tu by to poszło, tak? Ale no w sumie, jak poleci Olin, to jest szansa, że to ugra w sumie. Także ja nie wiem, czy Kuku trochę za późno tego Vilgefortza nie rzucił. Powinienem był chyba tego Szachraja palić wcześniej. Mhm. Jak mi się coś wydaje. 7 monet, wzmocnienie. Mamy nałożone krwawienie na Vilgefortza. No i rzucamy magistra. No i czyżby jednak syndykat dał radę? Zobaczymy. Nie jest to wykluczone. No, 12, wow. 3 albo 5. No musisz rzucić obie karty. No tak, musisz rzucić obie karty i jeszcze trafić golema. Pora na Hyrule. Pora na Hyrule. Ja bym od Xarcisiusa zaczynał. Mm-hmm. On może wyciągnąć głos z zagrobu, ale nie, to wtedy jest też przypał. Ujojoj. Najgorzej. Jedna trzecia. Jedna trzecia dla Kuku. No jak trafi golema. 15 punktów i ajajaj. Cóż za bardzo wow. Złe szczęście. Wow. Dwa razy zabrać tą samą najniższą kartę. Czyli mamy 2-1 dla Mazorki, no proszę, no nie spodziewałem się. Czwarte starcie. O, i mamy Mirror. Tak jest. No i co, no Kuku na Redcoinie. Gra na Mazorka na Blue. No wydaje się, że Redcoin jest uprzywilejowany, no bo... Bo może lepiej odpowiadać na zagrania przeciwnika, to Mazorka musi się wykazać proaktywnością. Może być trudne. Zobaczymy, jak to się wyraża. No widzimy, że oczywiście na Bukanie jest ten problem, że no to my musimy zacząć, tak? Mhm, te korty dobrany, okej. Okay. No, trochę ta dryada u Iluchy tak średnio i to bardzo wygląda. Ale jeśli chodzi o proaktywność, no tutaj w zasadzie jest tylko Xavier i Pirotechnik. Tak. Tak nie za dużo. Będzie ciekawie. Ten mecz na pewno będzie nietypowy i Rykow znowu zniknął. Znowu zniknąłem. Ja pierdzielę, co się dzieje? Tak jest. Zaraz to fiksnę szybko. Zaczął od Tygrysa. Ciekawe. No jak na Tygrysa odpowiedzieć, jak grasz na unitem? No nie da się. No nie da się, to będzie discard bomby. Nie mogę się doczekać.
Będzie discard pass. Wspaniały mecz. 3 discardy i pass. A nie, jednak Instant Grim. Znaczy Rada Instant Grima. Tak. I pirotechnik zagrywany. Czyli tutaj pirotechnik jest taki plan. Tutaj każdy z zawodników chciałby mieć ostatnie słowo, a żeby mieć ostatnie słowo, trzeba wygrać rundę pierwszą. Więc walka tutaj jest potężna. Jak to rozegrać? Można powiedzieć, że to jest trochę taka komedia, jeśli chodzi o granie. No unit and no unit. Tutaj też myślę, że lampa nie będzie klikana przez dłuższy czas. Tak, może się nie dawać celu pod bomby. Okej, okay, Geralt, zawodowiec. To stawia w dużych opałach kuku. Co prawda Mazurka zużył te złote karty, ale on wychodzi z założenia, że jeśli będzie miał ostatnie słowo, no to tak czy siak ugra. Ze względu na brak proaktywności po drugiej stronie. Więc tutaj jakby nie szkoda mu tych złotych kart. Mm-hmm. No, gdyby szczerze nie ten tygrys, no to było to naprawdę bardzo, bardzo słabo wyglądało u Poisonda. Tutaj Madok wyciągnięty, bombka. Roko albo bombka, raczej bardziej bomba. Dokładnie. No nie ma Madoka. Nie ma Madoka. No i Lucha nie może zagrać podobnie, żeby jemu Madoka wygnać. Gwiazda tańcząca. No i to naprawdę słabo wygląda teraz u Iluchy w tym momencie. Tak, no tutaj Poison dysponuje jeszcze swoim pirotechnikiem, jeszcze może zagrać Xaviera sobie. Że no, tych problemów z proaktywnością ciągle nie ma. No i ten tygrys naprawdę stanowi dużą przeszkodę. Okej, okay, Rebuke leci. Wcale mi się nie zdziwił, jakby Kuku nawet dowódcę chciał zrobić w R1. Żeby tylko wygrać. No, zobaczymy. Chociaż ma tą driadę na ręku, tak. Gdyby ona była może w talii, to wtedy. A tak to znowu wracamy do punktu wyjścia. Co zagrać? Tak. No tutaj. Xavier też utrudnia bardzo, no bo. A w ogóle lekcji przyrody nie wygnął. Dziwne. Ja no wygnał. Wygnał? A, mi się nie ten. A, racja. Mi się jeszcze nie odświeżyło. Ale faktycznie, także no, obrońca puszczy jest słaby. Więc co, no, trzeba by zagrać Geralta albo pirotechnika. Ciężko, naprawdę ciężko dla Iluchy. Wiemy, że no, za dużo to zrobić się może, musiałby użyć lidera. Kiedy ma znowu zagrane, no naprawdę, naprawdę to bardzo, bardzo źle wygląda dla zawodnika z Rosji. Bardzo źle. No tutaj trzeba prawdopodobnie rzucić pirotechnika. Bo potem jak to przebić? No dowódcą plus triadą? Możliwe. No zobaczymy. Trafienie.
Może użyć swojego. W razie czego też. Pirotechnikę, ale dopóki ma bomby, no to nie ma sensu tego robić. Chyba jednak... Wydaje się, że Tygrys może zadecydować o tej gierce, tak? To, że jeden z zawodników dobrał, a drugi nie dobrał Tygrysa. To jest ta różnica. Tak, no gdyby oboje dobrali owe Tygrysa, to by było dość ciekawie, na pewno. Tak, a teraz jest w zasadzie 16-0. Kupuj, no nie ma jak tego zagrać. Tak, ale też Polsat miał szczęście, że dobrał północny wiatr i wygnał Madoka. Tak, to jest przewaga. No tutaj można by teoretycznie zagrać, nie wiem, smoka plus dowódcę. No i to jest mądre. 7, 9, no to by przebiło. Okej, okay, leci Dryad z Brokilonu. Tym samym oczywiście Tygrys nie zrobi żadnych punktów, oprócz tych swoich 7. Będzie grane dalej? Będzie grane dalej. Chcę masz 2 pingi dowódcy może? Zobaczymy. To było całkiem zabawne. Nie, bez. I co dalej? Smok z odpornością? No i raczej chyba innego zagrania nie ma. Nie wiem. Może jest. Może jest. Jakieś inne zagranie. Ale patrz, smok plus cały dowódca i zbicie Gina. No, problem na pewno jest to, że obrońca puszczy to jest teraz 5-11. Ciekawa sytuacja. Ale obaj zawodnicy chcą wygrać R1. Ja bym chyba zagrał smoka plus dowódcy. Ja bym chyba zagrał. Czemu by nie? Myślę, tak, no Sirocco nic nie zrobi, okej. Okay. Jednak po prostu za 5. I teraz znowu problemy po stronie Mazurki. Bo jak on spasuje, no to dostanie smok plus 1 ping. Tak. No jest trochę przypał. Więc no musi zagrać smoka. Tak, musi zagrać tylko, smoka. Tylko pytanie, czy smoka plus dowódcę, czy smoka bez dowódcy? Bo jak z dowódcą, to w zasadzie chyba wygrywasz tę rundę? Tak. To wiadomo, że raczej byłoby pas ze strony Iluchy, bo użyłby dowódcę. Jak nie użyje, no to jeszcze Ilucha może lecieć dalej w tą rundę. Sirocco jednak. W takim razie Gord jest bezpieczny. No ale teraz można zagrać smoka z dowódcą. Można spasować. Kurczę, no jest kmina. Jest rozkmina. Jest rozkmina. Są te słynne mind games. No nie wiem, emocje są potężne. Tak, widać po nas. Jak bardzo. Ja jestem podekscytowany. Zobaczymy. To zostały takie kluczowe karty. Dowódca robi 7, jest pas! Jednak. Jest jednak pas, niestety. Widzimy, że Tygrys wykrował rundę pierwszą. Poinsądowi możliwe, że cały mecz. Z drugiej strony Kuku dysponuje swoim Tygrysem i swoim Sirockiem, tak, więc to jest coś za coś. No tutaj oczywiście będzie dry pass, tutaj nie ma innej możliwości.
Widzimy tutaj bomby, widzimy również Rodinson Grima po stronie Poisonda. No i się dobrała, niestety, Driada. No to i tak, Drive Pass już wróci, czyli to naprawimy. Tak. A chyba, że dobierzemy drugą w miejsce pierwszej. Mamy dwa mulligany, nie ma problemu. No, należy pamiętać o tym, że Kuku jakby wyciągnął jedną Driadę stali, tak? No bo wtedy się zaciągnął na ręce. Wow! To jednak gra dalej. Tego się nie spodziewałem. To co, Tygrys, tak? W takim razie. Ciekawy. No to wychodzi. No to ja myślę, że o Neiromance w Tygrysa i tyle, nie? Tak. Bardzo dziwnie zagrać, nie wiadomo czemu idzie dalej w tą rundę, jak naprawdę ma bardzo dobrą sytuację w rundzie trzeciej. I teraz tak. Wow, a tu nie jest Tygrys. Przegra Pine Sound ten mecz i przegra kolejny. Okay. Tutaj nie poleciał Tygrys, tylko poleciał Sirok. Jest ciekawe. No, teraz jest problem. Teraz jest problem. Gra dalej, what? No to teraz musi być Tygrys. Tak. Czy nie? Czy ja czegoś nie rozumiem? Czemu w tak samą kartę zagrał Sirocco, a w jaką inną kartę miał zagrać? W swoją, której nie było. Stali po prostu, wiesz. Sirocco sobie kartę stali. Mógł lidera wygnąć, no mógł. Ukryty buff Sirocco. Zagrał Sirocco w Krasnala, a mógł Tygrysa. A widzisz jakiegoś Tygrysa? Tygrys był w R1 zagrany. Sirocco na Gorda, no bez lasce ja ciężko wrzucić Sirocco na Gorda. nie wiem. Ale Kuku. No, przecież Kuku nie ma lasce, no to jak mógł Sirocco na Gorda rzucić? Dokładnie, okej. Szkoda, że widzimy, ile punktowy jest u niego Gord zaraz. 3. 4, 5, 6, 7, 8. I nieco gorzej. Ale bym miał kartę do przodu. Chyba się nie rozumiemy. Ale dobra. Zagramy. Teraz muszę dwie karty rzucić, tak? No nie ma jak aktywować tego Tygrysa. Żeby, znaczy nie ma jak to sunąć, tak? Żeby Tygrys coś tam robił. Myślę, to sunąć z odpornością. Tak, raczej. Nic innego tu nie może rzucić. Mając na uwadze, że no, może być ta bomba na rynku. Ja bym nie zagrał z Sirocco w Krasnala, tylko no to ja też tak powiedziałem. To... no nie wiem. No i Maxi. To samo powiedziałem. Czy nie? Wydaje mi się, że tak mówiłem, to dwa razy nawet, ale no dobra. No i co, no pas, no i Gord został po stronie Kuku. Jak wiadomo, tutaj trzeba zagrać Maxi. I też wiemy, że usunięcie teraz Gorda nie ma Sirocco. Shiru go na pewno nie zdejmie. Problem jest taki, że no Kuku nie ma zbyt wielu jednostek. Robi sobie selfie na Twittera. Tak. Zresztą później wyślij na PW i Lucha. To ocenimy. Mazurka ma padlinę teraz. No ale no, ma jak dowódcę zagrać, a Kuku nie ma, nie będzie miał jak zagrać dowódcy. To jest problem. Jeśli Mazurka zagra nowy unit, to Kuku nie zagra dowódcy. Sobie zostawi obrońcę puszczy na lasce i... czy będzie risky mulligan na Maxi? Zobaczymy.
Dobra, już Shiru. No to Shiru też nie jest zbyt wspaniały obecny. Tak, no i teraz pytanie, czy Gord, czy obrońca puszczy? Xavier oczywiście leci, nie ma Madoka. Tak, no Kuku nie może rzucić bomby. No słabo. Wydaje się, że chyba jednak... Takie zbicie. W sumie też ciekawe. Wydawało mi się, że rzucenie bomby byłoby lepsze. Nie rozumiem, dlaczego to dobił do końca. Trochę dziwne. Też nie rozumiem. Rzucanie drugiej rundy to była pomyłka. Może i była, ale na razie chyba wygrywa. Ja bym zagrał bombę za 3 i potem Shiru, żeby spalić trójkę. A tak to discard Shiru. No właśnie, teraz miałby dwa ładunki dowódcy, nie? To zwróćcie uwagę, że mógłby teraz zagrać Shiru i spalić tą jednostkę, która miałaby 3 punkty. Dokładnie. No co, on i romancja w którąś ze specjali, żeby jeszcze bardziej zwiększyć Gorda? Ale nie zagrasz specjal na pusty stół, więc to musi być ona i romance w Shiru. Ale kłamiesz. Też da się zagrać, co przed chwilą widzieliśmy. Ale to nie wzmacnia Gorda. Ale w sumie sprytnie, że nie zagrał Shiru, no bo wtedy dowódca wyciągnąłby driady. No i wydaje się, że Mazorka to wygrywa, tak? Tak, to jest no tutaj 5, jednak... to jest 10. Tutaj mamy. Ale to jednak tutaj... Wygrana R1 zadecydowała. Tak. No i wygrywa Point Sound. Tak, no i gdzie są hejterzy? Hejterzy? Źle zagrał. Źle zagrał, ale wygrał, no to co? Zwycięzców się nie sądzi. Tym samym Mazorka wygrywa 3-1. Tak.